straszne historie na kanale. Kolejny odcinek. Także zostaw łapeczkę w górę i ja znikam. Demon 2. Żałuję, że próbowałem przywołać demona. A to jest historia, która przytrafiła mi się, gdy miałem 4 lata. Ja też byłem kiedyś 4-letni. Piątkowy wieczór. No. Pamiętam, że na zewnątrz padał ulewny deszcz. Teraz też pada. Oglądałem z mamą horror w salonie. Jednak po około 30 4 lata? Mama zasnęła na kanapie, horror? Więc dalej oglądałem sam. Wow. W tym filmie demony polowały na ludzi, wow, a następnie wysysały ich dusze. Wow. I zostawiały szkielety. Próbować samodzielnie przywołać jakiegoś demona, ale, debil, ale po około 10 minutach się poddałem, Dawid, nie widząc żadnych efektów. Dawid, co ty robisz? Po około godzinie chciałem pójść do toalety, kiedy nagle w całym mieszkaniu zapanowała ciemność. I nie mogłeś się wysrać, bo nie wiedziałeś, którędy na dwójkę, no. Bardzo się wtedy bałem ciemności. Ja też wtedy, w tym samym momencie. Nie chciałem iść po ciemku do łazienki, ale nie mogłem już wytrzymać. No to lej gdzieś do doniczki, więc czy coś. Całą moją dziecięcą odwagę. Dawaj. I poszedłem. I rura na kilo. Gdy wyszedłem z pokoju, zauważyłem w korytarzu jakąś czarną, wysoką postać, która pojawiła się znikąd. Nie myślałeś, że to mógł być stary, który wrócił z mlekiem po latach? Ultradesk. Idealne biurka do nauki i gry i najlepszy prezent na komunię. Biurko plus fotel. Sprawdź ich szeroką ofertę na oficjalnym sklepie www.ultradesk.pl. Link w opisie. A teraz do każdego fotela dają wysokiej jakości podkładkę gratis. Miała czerwone oczy i ostre kły. Zupełnie jak demony. Przyszedłem filmu, po ciebie. Oglądałem. I tak samo wyglądał jak w filmie. To nie mogła być moja mama, bo wciąż spała na kanapie w matka salonie. Matka też demon, pamiętaj. To nie mógł być również mój tata, a gdyż miał wtedy nocną zmianę. Ale nadal wrócił. Był w pracy. Z mlekiem przerażony, wrócił. Zacząłem biec do salonu, gdzie spała mama. Obudziłem ją. Gdy ją obudziłem, powiedziała, że to pewnie tylko zły sen. Demona już nie było. Spojrzałem za siebie i nikogo już tam nie ujrzałem. A, widzisz ty. Ale to nie był sen. Jestem tego pewien. Przychodzi do ciebie w nocy. Nie mogłem spać tej nocy, a następnej było jeszcze gorzej. Około 20:00 mama położyła mnie do spania. I wyszedł z zafiranki. Gdy wyszła z pokoju i zgasiła światło, wymienił ci żabki. Ten sam przerażający demon znów się pojawił, a następnie ruszył na mnie. Całą noc spędziłem przerażony pod kołdrą. Ale to ruszył i cię nie zjadł. Po poranku zobaczyłem stłuczone lustro w moim pokoju. Dziś jestem już znacznie starszy, jednak wszystko to pamiętam tak wyraźnie. Dalej cię nawiedzę? Wydarzyło się wczoraj. Może... A, myślałem, że coś tam zeżar ci haluksy w piętach. Czy coś, to nie ma tragedii, nic się złego nie wydarzyło, nie przywołujcie demonów. Medium. Moja ciocia była zmuszona skorzystać z usługi medium, moja nie była. Moja niedawno się przeprowadziła. Nikt nie jest zmuszony na korzystanie z czegoś. Dobra, ale blok był niedawno wybudowany. Nieważne. I nikt tam się jeszcze nie wprowadził. Nieważne. Po wprowadzeniu się moja ciocia i wujek praktycznie każdej nocy słyszeli głośne kroki z piętra nad nimi. Ktoś stepował. Co noc nie dawało im to spać przez ponad miesiąc. Zamiedzone uszy ciocia były. W końcu nie wytrzymała i postanowiła zwrócić sąsiadom uwagę. Nok, a tam nikt nie mieszkał. Nie otwierał drzwi. Tam nikt nie mieszkał. Poszła do ochrony budynku i co zapytała, jest? Czy ktoś mieszka w tym mieszkaniu. Nie. Ochroniarz nie wiedział, ale 30 stwierdził, lat. Że skoro nikt nie otwiera, to pewnie jest puste. To jest ochroniarzem, a nie wie? Powiedziała jej, że ja mógł nie. być to złodziej lub Ciekawe. Jakieś zwierzę dostało się do środka. Tak, i stepuje, no chyba koń. Poszła do ochrony i powiedziała o naszych podejrzeniach. No, że to mogą być konie stepujące. W tej nocy ochroniarz poszedł do mieszkania 505. I całe je przeszukał, a tam ale w środku nie nikogo było. Nie było. Nikogo. Nie było również żadnych śladów włamania. Stepują i sprzątają po sobie, no wiesz pan co? Coraz głośniejsze sprzątające dźwięki konie. Przestały uprzykrzać życia mojej cioci. Aha. Zaczęła czuć czyjąś obecność, Aha. więc postanowiła zwrócić się z pomocą do medium. Okej, okay. A medium powiedziała po 500 zł. Zamknęła oczy, po czym nagle powiedziała 1000 zł. Musicie stąd uciekać, wyprowadźcie się stąd jak najszybciej. I oczywiście nie miała same białka, ciocia. Bez tęczówek. Mieli mnóstwo pracy przy przeprowadzce i nie mieli siły ani czasu znowu się tym zajmować. Jednak dalsze słowa medium przekonały ich do tego. Żeby się wyprowadzić. Te dźwięki to duchy, jednak nie dochodzą one z pomieszczenia nad wami, a z waszego sufitu. Chodzą po nim do góry nogami. I stepują? To przynajmniej nie musiały sprzątać, albo sprzątać tylko sufit. Sam w domu 2. Nie wiem, czy widziałem pierwszą część. Ktoś się włamał, gdy byłem sam w domu. Dawaj! W latach 90. Moi rodzice się rozwiedli, więc pół miesiąca spędzałem wtedy u taty. Jadłeś awokado. U mamy. Ogórki. Miałem wtedy 6 lat. I jajka sadzone. Lato wolałem spędzać u taty. Jaki dom długi. Duży dom z otwartą przestrzenią. Jaki długi dom. Do mojej mamy, która mieszkała w mieście. A, to dlatego. No, ty mnie panująca tam cisza. Materialista. Wysokie płoty, zarośla dawały poczucie prywatności i bezpieczeństwa. W cieplejsze noce lubiłem spać przy otwartym oknie przy z włączonym wiatrakiem. W mieście było zbyt głośno, aby otwierać okno na noc.
W tamtym czasie to w domu, mój tata pracował do późna i zazwyczaj wracał do domu najwcześniej koło 20. A coś gotował, czy zamawialiście? Czy spędzałem sam. Komputer. Głównie siedziałem przy komputerze mojego taty, który miał internet. Password do internetu. To były te czasy, gdzie on ściągał internet na dyskietki. Miliard giga. Internet, co było rzadkością w tamtych czasach. Internet, to prawda. Internet podłączało się do telefonu, którego nie można było używać w tym samym czasie. O tak, tak, Neostrada. Przy komputerze. Nie pamiętają gimby. Więc poszedłem zrobić sobie coś do jedzenia. Gimby nie pamiętają. Słońce już zachodziło i zaczynało robić się ciemno. Gdy nagle. Czułem się jednak swobodnie i nie włączałem jeszcze światła. Zacząłem szukać w lodówce składników, i wziąłem. Będę mógł zrobić sobie kanapkę. Marchewkę, kanapka nagle z marchewką. Usłyszałem znajomy dźwięk. W swoim pokoju miałem lampkę na komodzie. Aha, ale babcina. Były do niej podwieszone małe ozdobne koraliki. Zawsze, gdy otwierałem okno, koraliki pod wpływem wiatru zaczynały się bujać nagle, i obijać o siebie, wydając nagle, ten dźwięk. Nagle usłyszałem. Nigdy nie słyszałem go nigdzie indziej, poza moim pokojem. Byłem pewny, że okno w moim pokoju... Nie panikuj, lodówka zrobiła przeciąg przecież. No zimno wyleciało do ciepła, tak? Byłem pewny, że okno w moim pokoju powinno być zamknięte. A nie jest. A nikt poza mną nigdy go nie otwierał. A nie jest. Byłem zdziwiony, że ten cichy dźwięk słyszę z tak daleka. Oho! Wtedy w głowie zaczęły mi się pojawiać mroczne myśli. Ktoś się włamał. Stałem w bezruchu. Wytężyłem swój zmysł słuchu. Stałem bez ruchu. Wymyśliłem swój zmysł słuchu. Dawaj, wyłącz zmysł słuchu. I zacząłem dokładnie nasłuchiwać. Usłyszałem kroki na moim dywanie, zrobił szeptanie logo nowego i w końcu dźwięk otwieranych drzwi. O, we dwóch? Zamknąłem lodówkę i pobiegłem do wyjścia do ogrodu. Czy to szeptały dwie osoby? Za drzwiami była moskitiera, którą trzeba było otworzyć. Szacunek. Jednak dźwięk przesuwania jej wywołałby zbyt duży hałas. Kto bogatemu zabroni? W moim domu złapałby mnie, zanim dostałbym się do ogrodzenia. Zgadza się, więc... Nie wiedząc, co robić, skoczyłem do lodówki. Schować się w niewielkiej szafie, stojącej zaraz obok lodówki. Myślałem, że to ta lodówka. Wiedziałem, że jeśli do niej zajrzą, to będzie po mnie, więc przytrzymywałem drzwi, mając nadzieję, że pomyślą, że jest zamknięta. Nie wiem, jak się nazywałeś, ale wstawaj, zesrałeś się. Dwie osoby idące głównym korytarzem. Jedna z nich poszła do kuchni. Nie była nawet ostrożna. Może chciała zaczęła kanapkę. Głośno przeszukiwać szafki, kanapkę. Tak jakby tu mieszkała. Kanapkę chciała. Słyszałem, jak otwiera lodówkę, stojącą zaraz obok szafy i wyciąga z niej jakieś rzeczy. Sałata, papryka, wtedy usłyszałem czyjś głos. Co ty wyprawiasz? Bogdan, co ty robisz? Mężczyzna przy lodówce odpowiedział. Umieram z głodu, stary. Nic dzisiaj nie jadłem. To co? Zamykaj tę lodówkę natychmiast, odpowiedział ten pierwszy. Zostawisz ślady odcisków na pomarańczach. A po chwili ktoś próbował otworzyć szafę, w której byłem schowany. Trzymałem drzwi z całych sił. Gdyby mężczyzna pociągnął mocniej, upadłbym na ziemię i został złapany. Ale powiedział, jest zamknięta. Hej, ta jest zamknięta, powiedział mężczyzna, próbujący otworzyć szafę. Brawo. Słysząc to, wiedziałem, że już po mnie. Przygotowywałem się mentalnie do tego, że zostanę porwany lub zabity. Ale poszło. Wtedy znów usłyszałem głos drugiego włamywacza. Dobra, idziemy dalej. Otwierałeś to? Nie, czemu? Ktoś tu był. Musiał uciec tyłem. Myślałem, że ktoś się usłyszałem powiesił, mężczyzn wybiegających do ogrodu. Mogłem wykorzystać ten moment i uciec głównymi drzwiami. Jednak byłem tak przerażony i spanikowany, że postanowiłem zostać i dalej trzymać drzwi szafy. Pomyślałem, żeby przynajmniej wziąć telefon ze stołu. Mógł wejść do Dark Webu. Sobie, że przecież jest podłączony internet. W nocy do Dark Webu mężczyźni wrócili i pobiegli do drzwi frontowych. Usłyszałem, jak je otwierają i po chwili wybiegają z domu. Nie minęło nawet 5 sekund, nim usłyszałem syreny policyjne. Co? Najszybsi panowie policjantowie w historii panów policjantów! Okazało się, że jedna z sąsiadek zauważyła włamywaczy wchodzących do naszego domu i zadzwoniła na policję, gdy tylko otworzyli okno. Ale sąsiadka pokoju. Ta, bo chciała sama mężczyźni się włamać! Byli bardzo młodzi. Jeden miał 18 lat, drugi 19. I na 10 lat. Mój tata wrócił wcześniej do domu. I przytulasek. Noc spędziliśmy u mojej cioci. No i fajowo. Przez parę następnych dni źle spałem. I miałeś otwarte najmniejszy okno? Najmniejszy dźwięk przyprawiał mnie o dreszcze. Dobra. Bałem się być sam. Tato. Patrząc tato. Na to z perspektywy czasu, co myślę, by się że stało? Mężczyźni prawdopodobnie by uciekli, gdyby tylko mnie zobaczyli. Myślę, że tak. Nie mieli przy sobie nawet żadnej broni. Aha. Jednak wtedy o tym nie wiedziałem. No ale się włamali, no więc. Od tamtego czasu trochę psychoza. Mam problemy ze snem. Kto by pomyślał, że w tak spokojnej okolicy, i to nawet nie w środku nocy, mogło wydarzyć się coś takiego. Ja bym pomyślał. W mieście może i było głośniej. Ale nie było takiej możliwości. Jednak bezpieczniej. No i dobra. Cześć mamo, hej ho! No dobra, czyli jak ktoś włamuje ci się do domu, zamknij się do szafy, trzymaj z drugiej strony i nie puszczaj. I ostatnie na dziś identyfikacja zwłok. Do dziś nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Dawaj. Dziś opowiem wam historię, dawaj, którą gdzieś kiedyś przeczytałam.
Parę lat temu znaleziono ciało w jednej ze wsi. Aha. Policjantom bardzo trudno było zidentyfikować danger. Niebezpieczne? Ciało co to było? Sprawcę. Napromieniowane danger? To był fakt, że ciało leżało w tym miejscu bardzo długo. Na tyle długo, że z ciała pozostały już praktycznie same kości. Co się jadło? Policji jednak udało się znaleźć jedną dziwną rzecz. Końcówka jednego z palców ofiary była praktycznie nienaruszona. Bo nikt nie zjadł jej palca. Dzięki temu jednemu małemu szczegółowi patologom udało ustalić się tożsamość ofiary. Samara Morgan! Po bardzo długim i szczegółowym śledztwie Samara Morgan. Udało się uchwycić również mordercę. Jak niby? Okazało... Zostawił odcisk palca na jej palcu? Co się dzieje? Okazało się, że zabójcą był jej współlokator. Pewnego ulewnego dnia pobił ją na śmierć, a następnie zakopał na pobliskim pagórku niedaleko ich domu. I wystawał tylko parę palec. Dni później jeden z detektywów prowadzących tę sprawę powiedział w wywiadzie, że w pewnych śledztwach pewnych spraw po prostu nie da się wyjaśnić. Wydaje mi się, że duchy naprawdę istnieją. To co z tego, że to powiedział? Dobra, po prostu żownice nie chciały jej palca, bo śmierdział keksem. Okej, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tych strasznych tutorii. Jeżeli chcecie więcej, to wiecie co robić. Zostawiajcie szybko 5000 łapeczek, wpadajcie do OneSea na kanał. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Odcinki codziennie o 15 i w weekendy o 10, a za jakieś półtora tygodnia, może dwa, ale bliżej półtora, siadam do challenge. Nie ma.